Mamy pierwszy meczyk na kampie. Gra bez kozła. Niebiescy przeciwko pomarańczowym i Marcin w składzie pomarańczowych. Myślę, że jeśli Marcin będzie grał NBA czy gdziekolwiek, w przyszłym roku znowu tu w Łodzi spotka się z dzieciakami nie tylko miejscowymi, ale także przyjezdnymi. I teraz żółci. Co pokażą żółci? Żółci na biały. Żółci chyba zagrają na biały. A, macie takie same rękawy? Albo jeden dał drugiemu. Pokażcie się. Dlaczego się przyjechali tutaj do Łodzi? No bo dzisiaj jest dziwny, ale wiem. A zostajesz jeszcze z nami, albo uciekasz? Zostajesz z nami? Nie, no zostaję. I tak trzymać. Niebiescy na żółtych. Skąd się dowiedziałeś o tym kampie? O tym kampie z Marcinem Gordartym tutaj. A, to od trenera. Od trenera, bo jesteś miejscowa z Łodzi, a grasz gdzie? W Łukasie? Chyba nie w Bizewie. Mające sekcje. Ej, co masz do Bizewa, co? O, jakieś tutaj przetargi między ŁKS-em a Widzewem. Ja jestem Widzewem. To tak samo jest jak u was między Górnikiem a Ruchem? Czy drużyny się nie lubią? Nie. A chodzicie na mecze, które tutaj pierwszej ligi ŁKS? Chodzicie? Na pewno. Nie? Jak to się stało, że się znalazłeś tutaj na kampie, panie Patryku Mikołajec? Skąd się dowiedziałeś? Słyszałem, że twój przyjazd był na ostatnią minutę właściwie, nie? Wieczorem się pakowałeś, rano wyjeżdżałeś, ale gdy tylko usłyszałeś, że takie coś jest, decyzja była natychmiastowa. To dobrze, myślę, że jeszcze będziesz więcej z nami jeździł. Śląska Koszykówka Młodzieżowa i Patryk Mikołajec, który na ostatni moment przyjechał, ale bardzo...